Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie 25 listopada o poranku. Bożym Słowem, które zostało na dzień dzisiejszy wyznaczone. I tak czytam je z księgi proroka Jeremiasza, z 31 rozdziału, 35 wiersza i z 1 listu apostoła Pawła do Koryntian, z 8 rozdziału, 6 wiersza. Posłuchajcie. Pan ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. A Paweł napisał: dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Moi kochani, powoli kończymy kolejny rok kościelny. Za niedługo rozpoczniemy nowy rok kościelny w pierwszą niedzielę Adwentu. Chcemy, moi drodzy, w ostatnie dni tego roku kościelnego w modlitwie Bogu Wszechmogącemu podziękować za wszystko to, co z łaski swej nam dał w tym minionym czasie. Błogosławił, ochraniał, przeprowadzał przez trudne momenty, pocieszał wtedy, kiedy byliśmy smutni. Dał nam wszystko to, co do życia, do szczęścia było nam potrzebne. Pomagał wtedy, kiedy potrzebowaliśmy wsparcia, dobrego słowa i przytulenia. Myślami pewnie jesteśmy już w Adwencie, albo nawet już w czasie świątecznym, być może nawet i w nowym 2023 roku, ale nie zapominajmy o tym, aby Bogu podziękować za to, co za nami. Za to, że pomógł przejść przez trudne momenty, przez trudne chwile, za to, że dzielił z nami radość, nadzieję i szczęście. Powierzajmy Bogu Wszechmogącemu, tak jak czyniliśmy to do tej pory, naszych ukochanych i naszych najbliższych. Dziękujmy Bogu Wszechmogącemu za nasze życie i za to, że budzi nas każdego dnia i pozwala nam stawiać czoła nowym wyzwaniom. Te ostatnie dni, godziny tego roku kościelnego niech będą przez Boga Wszechmogącego błogosławione i niech przypomina nam przez swe słowo, przez ofiarowanego nam Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego o tym, że jest z nami, że pragnie nam błogosławić, że pragnie nas strzec i chronić, że pragnie nas pocieszyć. Tak wiele rzeczy otrzymaliśmy od Boga. Tak często nam pomagał, tak bardzo nas wspierał i pocieszał. Bądźmy za to wdzięczni i z nadzieją wyglądajmy nowego roku kościelnego. Niech Bóg nam, moi kochani, błogosławi. Niech nas wszystkich strzeże tak pięknie, jak czynił to do tej pory. Wszystkiego, co dobre, życzę. Błogosławionego dnia, błogosławionego tego nowego roku kościelnego, który za niedługo rozpoczniemy wspólnie razem. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Z Bogiem. Pa.